końcu nadszedł ten dzień, dzień, w którym otworzymy po raz pierwszy na tym kanale nowe smocze jaja. Odblokujemy i przetestujemy wszystkie 40 mutacji zadymiarzy, więc oglądaj film do samego końca, bo uwierz mi, naprawdę warto. Dla was też coś przygotowałem, wy teraz zostawcie łapeczkę w górę i otwórzcie swoje pierwsze smocze jajo. Po openingu czas wręczyć nagrody z poprzedniego odcinka. Ta oto osoba zgarnia nowy przedpremierowy skin do Urbantary. Zostało mi jeszcze kilka takich skinków, więc jeżeli chciałbyś wziąć udział w konkursie, wpisz kod Fara do sklepu albo wersja dla leniwych. Kliknij pierwszy link w opisie, następnie naciśnij przycisk wesprzyj twórcę. W komentarzu napisz: chcę wygrać tarę, a wyniki ogłoszę w następnym odcinku. Do odblokowania, moi kochani, mamy aż 40 nowych mutacji. A żeby je odblokować, musimy otwierać jaja Godzilli. Więc zaczynamy! Jaja się otwiera w totalnie inny sposób niż megaboxy, bo spójrzcie na to. Klikam na ekran. Nic się nie dzieje, musimy zrobić coś takiego. O, i uwaga! Mutujemy, mutujemy! I co to będzie? Mutacja do Greya. Grey może mieć 6 aktywnych wymiarowych drzwi naraz i ma zwiększone super doładowanie. To już jest przegięcie. Kolejne jajo. Bardzo rzadkie, epickie, mityczne i uwaga! Nie będzie legendy. Za to mamy nowe przebranie do max. Ciekawe. Kolejne jajo. I uwaga, monety. Kolejne jajo. I uwaga, kolejna mutacja. Boom! Mutacja do mech. Umiejętności. Cel uzyskany mech wystrzeliwuje 2 dodatkowe pociski. Otwórzmy teraz ostatnie jajo. I uwaga, kolejna mutacja. Lola przywołuje dodatkowe ego podczas używania super ataku i ma zwiększone super doładowanie. Odblokujmy wszystkie i testujemy. Wszystkie mutacje mamy już odblokowane, więc zaczynamy. Pierwszą zadymiarą jest Shelly. Strzelba Shelly. Strzela dwukrotnie. Sprawdźmy. Kiedy zadymiarz jest zmutowany, wokół niego pojawia się taka zielona poświata. Uwaga, strzelamy. Raz, dwa, okej. Okay. Czy zadaje tyle samo damage'a? Sprawdźmy. 3000, 3000, okej. Okay. A teraz czas na ulta. Czy ult też jest podwójny? Nie, ult nie jest podwójny, ale uważam, że to jest i tak mega mocna mutacja. Druga mutacja należy do Nity. Nita przywołuje kolejnego Bruce'a, czyli kolejnego niedźwiedzia. Musimy to zobaczyć. Jak widzicie, Nita też ma już dostępny nowy Hypercharge, więc aktywujemy Hypercharge, rzucamy niedźwiedzia i uwaga, dwa Bruce'y! I to przeolbrzymie, zobaczcie, co się dzieje. Przypominam wam, że to jest postać bez gadżetów i star powerów, dlatego one tak wolno biją. Teraz rzućmy normalnego Bruce'a. Leci normalny Bruce i uwaga, spójrzcie, jak się zmniejszyły. Mają mniej życia. Dobra, Nita jest teraz przepotężna. Trzecia mutacja należy do Colta. Sześciostrzałowce Colta mogą zniszczyć teren i mają większy zasięg. Sprawdźmy. Sprawdźmy ten zasięg. O kurczę, spójrzcie na to, jest prawie przez całą mapę. Wow! Dobra, a ulti? Czyli podstawowy atak jest mega długi i też niszczy ściany? Czekaj. Tak, normalnie rozwala ściany, zobaczcie na to. Niesamowite. A te betonowe nie, tych betonowych nie niszczy, okej? Okay? Ult też nie niszczy, dobra. Nie no, to jest coś porąbanego, przecież teraz Colta nic już nie zatrzyma. Mega mocna mutacja. Daleko bije i jeszcze rozwala ściany. Czwarta mutacja należy do Broka. Brokowa rakieta Broka wystrzeliwuje dodatkową rakietę. Sprawdźmy. Wystrzeliwuje dodatkową rakietę. Co, polecą dwie? Ha! Lecą dwie i zadają taki potężny damage po 2300? Nie no, nie mam pytań. A spójrzcie na to. Brok ma też nowego Hypercharge'a, więc przetestujmy go. Hypercharge i ulti! Poczwórna salwa w niebo! Nie no, niesamowite. A rozwala on ściany? Nie. Na szczęście ścian nie rozwala. Te mutacje są za mocne. Jeżeli też tak uważacie, łapka w górę. El Primo. Spadający łokieć El Primo ma większą szybkość przemieszczania się, a zadymiarz zyskuje zwiększone super doładowanie i więcej punktów życia. Okej, okay. To co, będzie daleko latał? Sprawdźmy. El Primo. I uwaga. O kurczę, zobaczcie, jaki teraz El Primo ma daleki zasięg. Leci. El Primo. Faktycznie szybciej dolatuje do celu. Okej. Okay. Hypercharge i... El Primo, boom! Okej! Okay. Mocne. Na pewno zaskoczy niejednego. Szósta mutacja leci do Poco. Po trafieniu Poco leczy z czasem siebie i okolicznych sojuszników. Okej, okay, zobaczmy to. No niestety nie mam żadnego ze sobą sojusznika, ale pójdziemy tutaj na tego bota, który nas atakuje. Kiedy otrzymujemy damage, zobaczcie. Cały czas leczymy sojuszników! Czyli osoby, które są w kręgu tych leczących nutek. Mocne! Zobaczcie, jestem prawie nieśmiertelny! Co jest? Dziwna modyfikacja. Ult. Ha!
Piękne. Siódma modyfikacja. Rosa przywołuje krzaki wokół siebie podczas używania mocnego materiału. Nie rozumiem. Sprawdźmy. Hello. Okej. Okay. Dajemy ulta i uwaga. Tak! Respimy krzaki! Co jest? Mocna sprawa. Jeszcze raz. Dajemy teraz hyperkę. I krzaki. Dobra. Są takie same, przecież możemy zaspamować całą mapę krzakami. To będzie porąbane. Ósma modyfikacja. Główka Tika przywołuje teraz dwie dodatkowe głowy. Co? Sprawdźmy to. No to lecimy. Puszczamy ulti. Leci głowa. Trzy głowy na raz? Nie. To się nie dzieje. Od razu ulta bity. Jeszcze raz. Hyper charge. Głowa. Trzy wielkie głowy. Jeszcze miny rozrzuciły. Czy wy to widzicie? Porąbana akcja. Brawl Stars jest niesamowity. Brawl Stars na cheatach. Dziewiąta mutacja trafia do Rico. Wszystkie pociski Rico odbijają się więcej razy. Sprawdźmy. Zobaczmy, jak mocno się odbijają. O kurcze. Jaki teraz mają daleki zasięg. Co jest? Patrzcie na to. Od ściany do ściany? Ult? Jeszcze gadżet? Nie. To jest za mocne. Zobaczcie na to. Gadżet i ulti. Co tu się wydarzyło? Mocne. 10 na 10. Pierwszą dychę zamykamy mutacją do Penny. Umiejętność daleki strzał Penny wykorzystuje dodatkowe działo. O kurcze. Postawmy te działo. Stawiamy. I mamy dwa mortary. Co jest? To jest za mocne. Podejdźmy tutaj dalej i rzućmy na przykład dwa mortary w jedno miejsce tu. Hop. Jak się zrespią? Aha, koło siebie. Kozak! Nie, no nie mam pytań! Ale będzie zadyma w tych nowych trybach. Masakra! 11. mutacja należy do Karla. Karl zyskuje zwiększoną szybkość podczas szalonego obrotu, a jego kill-off również jest szybszy. Zobaczmy. Dajemy pierw ulta. Ult! O kurczę, jak on zasuwa! Czy wy to widzicie? Całą mapę przejechał! A kill-off szybko lata? I ma zwiększony zasięg, zobaczcie na to. Niesamowite! Przecież teraz nikt Karlowi nie ucieknie! On się kręci jak postać z Diablo, zobaczcie na to! Przegięte. Barbarzyńca normalnie. 12. Bo może mieć nieograniczoną liczbę min na polu bitwy i ma zwiększone super doładowanie. Co jest? Strzelmy. Okej, okay, strzelamy normalnie. Mina jedna. I co? Musimy nabić kolejnego ulta, żeby była kolejna mina, tak? Kolejna mina. Faktycznie. Ja dziękuję. Ale jaja. Więc wystarczy sobie nabijemy ulta i możemy spamować minami. Ile chcemy. Ile wlezie. Dobra, to będzie za mocne, coś mi się wydaje. 13, czyżby pechowe? Chyba nie. Dopalacz Stew jest trwale naładowany. O kurde, czyli cały czas używamy ulti. Cały czas możemy spamować ulti? Tak! Nie no, są jakieś jaja. Chociaż jakoś tak super szybko się nie przemieszcza. Może jak będziemy grali w Brawl Balla, to faktycznie zrobi robotę. 14, zabójcza parasolka Piper wystrzeliwuje dwukrotnie, wow. Uwaga, testujemy. Jest! Czy wy to widzicie? Przecież Piper będzie teraz najmocniejszą postacią. Dwukrotnie sprzedaje bombę. Normalnie jak Colt. Jeszcze jak będzie ukryta w krzakach, ma zwiększony damage. O, już się nie mogę doczekać aktualizacji. 15. Pam. Pam ma nieograniczoną amunicję. No i zobaczmy, czy to robi robotę. Cały czas spamujemy. Spójrzcie. Amunicja nad moją głową się nie kończy. Widzicie to? Cały czas wystarczy spamować i zadajemy damage. Ale numer. No, to będzie ciężki ogień zaporowy do przejścia przez niektórych. Te postacie są mega niezbalansowane. 16. Frank. Frank jest szybszy, ma więcej punktów życia, a cios jego młotem niszczy ściany. Czujecie to? Dorzućmy mu jeszcze Star Power. Gąbka. Plus 1400. Prawie 17 tysięcy życia na starcie. Co jest? I zobaczcie na to. Przecież nikt go teraz nie zatrzyma. Nie ma sensu nawet ultować. Bo i tak ściany pękają, ale nie pękają tak jak powinny pękać od uderzenia ultimate atakiem. No tak pękają średnio, bym powiedział. Ale jest faktycznie szybszy, szybko biega. No i ma mocny ten damage. Rozwala tą ścianę, czy nie? No niestety, nie. Ale i tak będzie kozakiem. 17! B! Wielkie żądło B wystrzeliwuje teraz również pociski dzikiego roju. Co? Nie mogę sobie tego wyobrazić, sprawdźmy. Dziki rój poleci, uwaga. Dostała i co? A koło mnie się respi pszczółka. I to tak na zmianę? Czekajcie, czekajcie, tak chcę zespamować troszeczkę. Raz, dwa, trzy, cztery,
5, 6. Aha, maksymalnie możemy mieć 3. No dobra, ale i tak jest mocne. Zobaczcie, co się dzieje. Fajna postać, mega mocne. 18, grom. Bomba gromowa wystrzeliwuje 4 dodatkowe pociski. Trajektorii o kształcie X i ma większe super doładowanie. Uwaga, rzucamy. Na czym to polega? Leci bomba? Okej, leci bomba. Leci ult? O kurcze, widzieliście to? To chodzi o ultimate attack, okej. Damy jeszcze gadżet, zobaczymy, czy gadżet coś zmienia. 3 lecą na raz, nic, ale ult jest mocny, zobaczcie. Boom! Ile to zadaje damage'a? Szybko nabijmy ulta. Leci centralnie ult w bota. 3, 2, 1, go! Boom! Okej, 3200. Myślałem, że cała implozja skumuluje się w jednym miejscu. Ale jednak tak nie było. 19. Bonnie. Umiejętność. Luźny ząb Bonnie wystrzeliwuje 2 dodatkowe pociski, a jej wyrzutnia gwiazda ogłusza po trafieniu. No to sprawdźmy. Strzelamy. Lecą 3 zęby. Faktycznie, zobaczcie na to. Jak podejdziemy, ile uderzymy? Uwaga. Boom! 6700. 6700. I teraz, jak w niego wlecimy, powinniśmy go ogłuszyć, tak? Leci. Ogłuszony? O, chyba był przez chwilę, bo był taki efekt wkoło niego, ale coś nie zadziałało. Kolejną 20 zamyka Gale. Wir polarny Gale'a jest teraz szerszy. Sprawdźmy. No to dajemy tego ulti. Zobaczcie na to! To jest atak Gale'a! Niesamowite! 10 na 10. 21. Paralizator Bell dzieli się na 5 dodatkowych paralizatorów po trafieniu. Co jest? Paralizator, czyli podstawowy atak. Strzelamy. Boom! Faktycznie! A jak damy jeszcze ulti, to zwiększymy damage. Tak. Ha! Jaka kozacka broń! Nie mam pytań. 22. Mutacja dla Asha. Przywołuje więcej małych pomocników i ma większe super doładowanie. Sprawdźmy. Ile przywoła pomocników? 3, 2, 1, sprawdźmy. Co jest? 2, 4, 6, 8, 10... Z 12? Nie! Przecież kto ma przed tym uciec? Czy wy to widzicie? Żart jakiś. Dobra, aż będzie za mocny. Nie mam pytań. 23. Lola. Lola przywołuje dodatkowe ego podczas używania super ataku i ma większe super doładowanie. Okej, okay. Faktycznie chyba dalej strzela. Ile mamy? Teraz trzy postacie na raz idą. Czy wy to widzicie? Jaka salwa, przecież tego nikt nie zatrzyma. Nie da się przed tym uciec. Niesamowite. 24. Mandy, moja ulubienica. Umiejętność cukrowy promień Mandy wystrzeliwuje 2 dodatkowe pociski, czyli ult. Mamy ulta, uwaga widzowie. Raz, dwa, trzy. Nie, to wygląda jak jakiś cheat. To jest niesamowite. Patrzcie na to, podejdźmy do bota. 3, 2, 1. Boom! 10 tysięcy damage! Czy więcej będzie? 3, 2, 1. 15 tysięcy damage! Dobra, przegięcie. 25. Hank. Hank wystrzeliwuje rybne torpedy za każdym razem, gdy zostanie trafiony. Aha! Zobaczcie, ja nie muszę nic robić, a wystrzeliwujemy rybne torpedy. Teraz naciskam ulta. Czyli jak uderzę ulta i ktoś mnie uderzy, to mamy podwójne combo. Przesada. Umiejętność wyceluj Angelo wystrzeliwuje 2 dodatkowe pociski. O kurde. Przeciągamy strunę i uwaga, polecą 2 bomby. Lecą. Woo! 3 na raz łącznie, ale czad. Dobra, sprawdźmy, czy uderzy mocniej niż Mandy. Bliska. Raz, dwa, trzy. Boom! 13200. I tak, przeogromny damage. 27. Max ma nieograniczoną amunicję. Przesada. Spójrzcie na to. Cały czas spamujemy. Wystarczy klikać tylko w przycisk i się to nie zatrzymuje. Jeszcze ulti. Nie, no to są jakieś żarty, Brawl Stars. Halo? Czy wy to widzicie? Masakra! Przegięcie to jest. To jest naprawdę przegięcie. 28. Kiełek! Rzuca dodatkową bombę siewną przy każdym ataku. O kurcze. Czyli co, rzucamy cały czas ultem? A nie! Bomby lecą po prostu 2 na raz. Fajne! A ult też tak działa na hyperce, że lecą 2? Nie. Tylko 1 i zadaje damage. Wow, on dobrze miota! Można powiedzieć, teraz z niego taka rosiczka będzie pożerał. 29. Squeak. Wielka breja Squeaka tworzy teraz lepkie bomby, a Squeak ma zwiększone super doładowanie. No to jedziemy. Okej, okay, tu się nic nie dzieje. Lepka breja leci. Hop. Wow. Wow, czy wy to widzieliście? Jaki to ma zasięg ogromny? Jeszcze raz. Leci.
Piękna sprawa, jeszcze po 2000 bije. Jesteśmy w stanie tutaj gdzieś to wkleić, uwaga, kleimy. Bum! 6, 2000 i 2000, czyli dycha. Raps zamyka 30. Wiązka laserowej dubeltówki Rapsa odbija się dłużej i dodaje jeden pocisk. No, sprawdźmy to. Okej, lecą trzy pociski naraz, zobaczcie jaki to ma zasięg. Co? Naprawdę aż tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, to się nie dzieje. Co to jest? Dłużej? Ona się odbija w nieskończoność, patrzcie na to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście. 17 razy się odbiło, czy mi się wydaje? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć, dwadzieścia sześć, siedem, dwa, osiem, dwadzieścia dziewięć razy! Przesada! Jeżeli też uwielbiacie te modyfikacje, stawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie koniecznie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych filmów. 31. Baz. Torpedowy rzut baza ma większy zasięg. O ile większy? Przez całą mapę? Nie. Naprawdę on leci przez całą mapę, czy wy to widzicie? Są jakieś żarty chyba. Jeszcze raz, pójdziemy na górę, to wszystko wyczyścimy i strzelimy na sam dół. Let's go. Złapie się? Nie uwierzę. Nie, nie da się tak złapać. To była przeginka, ale sprawdźmy stąd. Leci. Nie, jeszcze nie. Okej, teraz stąd. Treningowej. Mega mocne. 32 i przywołuje dwa młode po trafieniu. Okej. Okay. No to pokaż. Trafiliśmy i co? No i co? Trafią i jeszcze kolejne przywołają? Ej, nie rozumiem. To nie działa. Czemu to nie działa? Czy ja coś źle robię? Spamuję przecież. No to mamy chyba pierwszego buga. 33. Janet opuszcza znacznie więcej bomb podczas crescendo i ma zwiększone super doładowanie. Sprawdźmy. Nawet nie wiedziałem, że jej ultimate attack tak się nazywa. Jakieś crescendo czy coś. Zobaczcie jak spamuje tymi rakietami. Mocne, mocne. Leci raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Mocna postać. Mega ciekawa mutacja. 34. Gray może mieć sześć dodatkowych wymiarowych drzwi na raz i ma zwiększone super doładowanie. Niesamowite. Sześć dziur. Czyli rozumiem, trzy ulty na raz. Pierwszy ult, dwie dziury. Damy na to samą dziurę. Okej. Okay. Faktycznie działa. I damy jeszcze raz na tą dziurę, ale z tej strony. Patrzcie na to. Cyk. Niekończąca się dziura! Infinity Hole! Pyk! 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 I co, będziemy tak sobie stali? Będziemy się teleportowali jak szefy? Dobra, przegięcie. 35. Mutacja do Melodii. Nie spodziewałem się, że ta nowa zadymiara dostanie od razu mutację. Wokół Melodii mogą orbitować dwie dodatkowe nuty, a jej nuty utrzymują się dłużej. Czyli łącznie 5 minionków, tak? 3, 4. Pięć minionków, tak jest. Patrzcie jak to bije. To jest nieskończona farma ataku, naprawdę. Kółko graniaste, przesada. 36, Spike. Kolczasty granat Spike'a dzieli się na więcej pocisków. O kurcze. My odblokujemy jeszcze Spike'a kupę, żeby było śmieszniej. Uwaga, obstrukcja nadchodzi, widzowie. Leci. Kupa. Nie. Nie, to jest za mocne. Jaki to ma mega duży zasięg! Przecież przed tym nikt nie ucieknie. Ulti! Kupa! Jazda! Aha! To jest podstawowy atak. XD. Nie. To jest za mocne. Dla mnie to jest za mocne. 11 na 10. 37. Kru. Nóż sprężynowy kruka wraca teraz do niego. Czyli działa jak bumerang. Uwaga. Lecą i wracają. Nie! Ole kozaki! Czy wy to widzicie? Ult też tak działa? Że powróci do nas? Nie, ult po prostu atakuje. Hyperka jeszcze. Ta na hyperce też to działa. Dobra, mocne. Nie ma co gadać. 38, Leon. Leon przywołuje dwa klony po użyciu bomby dymnej. Uwaga, bomba dymna. I mamy dwa klony. Okej, czyli jak znikamy, to pojawiają się klony.
Całkiem ciekawe. Ale czy OP? Chyba nie. 39. Meg. Umiejętność. Cel uzyskany. Meg wystrzeliwuje dwa dodatkowe pociski. Uwaga, strzelamy. O! Nie! To są jakieś żarty. Czy wy to widzicie? Jak ktoś ma przed czymś takim uciec? Podejdźmy do bota. Zobaczmy, jak my go zjedziemy. Ma 10 tysięcy HP. Uwaga. Ile mu zjechaliśmy? No dobra. Drugi strzał. Trzeci. Czwarty. Piąty. Dziewiąty. Dziesiąty. I jedenasty. Na 11 strzałów. Okej. Okay. Czyli średnio bije po 9 tysięcy damage'a. Mocno. Ostatnia modyfikacja należy do Serge'a. Serge osiąga maksymalny poziom po jednorazowym użyciu super ataku imprezowe sztuczki i ma zwiększone super doładowanie. Okej. Okay, startujemy od razu z tej rangi. Strzelmy. Nasz atak się nie rozbija. Uderzamy raz. Drugi raz. Trzeci raz. Czyli nasz ult jakby się już nabija. Nie rozumiem. Czekajcie. Dajemy ulta. I mamy już maksymalny poziom, tak? Nie, jeszcze nie. Aha. Jeszcze raz. Tak, to jest maksymalny poziom. No dobra. Niech będzie. Całkiem, całkiem. Obejrzałeś film do samego końca? Napisz w komentarzu, która z mutacji jest według ciebie najlepsza. Na dzisiaj to było tyle. Pamiętajcie, że jutro wytuję kolejny odcinek, więc subskrybujcie kanał, a my widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Pa, pa.